Dobra, moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gwinta Gwinciowka i Siewcy Zarazy. No oczywiście, no a jak żeby inaczej. Czekają nas łupy! O jakich wam się nie śniło? Dziewiątka Harald, dziewiątka bijąca, dziewiątka dająca po mordzie. Bo Harald Kromy to na pewno gra pod lanie w mordę, więc ty mi się raczej nie przyda. Gref to jest okej. Okay. Skoro ma bijące karty, tylko bo wiem założyć, że ma bijące karty, to znaczy, że nie ma dużo karty typu... dużo kart dających mu harde punkty, więc zagranie Tibora Ebenharta w pierwszym ruchu ma sens, ponieważ jest w stanie skłonić kumpla do spasowania się, albo dania mi taki przewagi kart, że rozłożenie go na łopatki będzie łatwe. Dobra, Tibor. Blum. Kalidany z Dwimerytu dostałeś, jak na razie bezużyteczne. Co graf? Pasuje w graf. Czwórka, no to ja pasuję, bo nie zrobisz tego jedną kartą. Blue, nie jesteś w stanie tego jedną kartą zrobić, musisz dwie jeszcze wysypać. Tak jak się spodziewałem, oddał mi rundę. Moja dedukcja była prawidłowa, moja dedukcja była idealna, Ferroloku. On bije mocno, więc locker będzie nieprzydatny, ale czyste niebo mowę będzie już bardziej przydatne, ze względu na to... Okej. Okay. Spróbujmy go przetrzymać, żeby on zaczynał i żebyśmy mieli porówno kart w ostatniej rundzie. Spróbujmy tak zrobić. Ale ma władnego animowanego Haralda, stary. Obiecuję ci szybką śmierć. Ulep po jeden na każdy rady, gdy sąsiadująca jednostka zostanie zraniona. O! To sobie to się spół z jakiegoś elementu kombosa, moi drodzy. Dobra, ty oczywiście zostajesz. Koło bym wymienił. Dwóch nurgletów nie potrzeba. Dwóch nurgletów nie potrzeba mi. Dwóch nurgletów. Menokehorn dofy. Menokehorn, który może efektywnie spalić tę kartę. Albo tę kartę możemy zniszczyć tym. Zabrana! Zużywaj karty bijące na moje szczury, przyjacielu. Miejmy to za sobą. Jak szło to zaklęcie? Jak zdejmie szczura, zewrzesz go misie. Misiu zrobi sisiu, wteczkę sisiu. Robimy test pogodowy. Czy ma w czyste niebo, czy nie ma? Jeżeli nie ma, to ma w problem, stary. Ale myśli, kurde, teraz. Chyba nie ma. Jak nie ma, to ma problem. Test, czy ma w czyste niebo, stary? Czy ma w mordeczko moja kochana czyste niebo? Jak nie ma, to ma w, ale problem. To taki pizdu wielki. Nie ma takiego bicia. Nie ma takiego bicia, kontrujemy. Kontrujemy taktykę jego w pizdu. I nie ma czystego nieba, moi drodzy, więc jak najbardziej się opłacało wrócić mu. Nasze tarcze są murem! Teraz razem! Nasze tarcze są murem! Nie wiem, czy to było tak mądre i opłacalne, skoro ja mam Petrasa... A nie, mam... Petrasa Gwydle chomikujemy na tą kartę. Murak!
Więc nie, ani mi się kurde was. Bum 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 bum. A niech cię Myrhok pochłonie! Jak szło to zaklęcie? Dum 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 dum. Overture, hard damage overture. Oto co dostaje w kup. Jeszcze ci podjebie tego szpiega na koniec. Będzie to zabawne. Dobra. Mam kontrę, w razie jakbyś się pytał. Bum, 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 wyczyszczone. Zagrywa, widzę jeszcze raz tego, żeby go nie stracić, dobra. Zabrana! Czyli byś zrobił sobie fajnego kombosa kontrującego mi... moją taktykę. Peter Sangwindle będzie musiał tutaj wlecieć. Tego nie było w podręcznikach. Jum, teraz ciebie spotkujemy. No dalej! Który chce posmakować kieliszkiem stali? Żeby ci głupie pomysły do głowy nie przychodziły, kolego. Dla zdrajców jest tylko jedna kara. Bo wiem, że takie pomysły mowy wmiewać. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. To futrujemy tu. Żeby mi go nie zdjął. Ciabuch. Żebyś mi ich taktyki na Hjalmara nie uruchomił. Nie będzie tu drugiego Sodę. Bo chciał zrobić taktykę ładną na Hjalmara, a mu nie wyszło. Dobra. Teraz pora na ruchy ostateczne. Dawaj. Kasir, mój syn. Harald chromy, okaże się nie chromy. Tak, tym Haraldem zdjąć Emhyra. Cesarza zabije? Cesarstwo zwycięży. Cesarza chce zabić? Cesarza? Cesarza chce zabić? O ty niedobry ty. Cesarza będzie chciał mi zabić. Czekają nas łupy, o jakich wam patrzcie się nie śniło! Jebut? 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 Cesarza mi chciał zabić. Oto niedobra menda. Staram się być sprawiedliwy. Następna strona. Nieźle, pierwsza gra na w plus. 15 fragmentów karos. Powinniśmy jeszcze zarobić sobie dostatecznie złotka na beczułeczkę, moi drodzy. Będzie kolejna beczułeczka. To kolejna gra siewcami zarazy. Coraz bardziej efektywnie nam to idzie. Efektywnie i efektownie. Pokonaliśmy kolesia z wyższą, Haralda Chromego z wyższą rangą od Nafy. Nie miał, nie doszedł, nie miał na ręce czystego nieba i przegrał. Z tego powodu. Bo gdybym miał, to miałby szansę wygrać, gdybym miał czyste niebo. Tak bym go dosłownie docisnął mu nogą, kolanem ryj do gleby. Nie jestem znany swojej cierpliwości. Proszę, poczuj proszę kroki, aby nie być znanym z braku głowy na karku. Ciach, 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 ciach. Naprzód!
synowie Nilfgaardu! Nie słynę z ciebie. Oho, znowu Nilfgaard na Nilfgaard, moi drodzy. Znowu rozgrywka ciekawa. Mamy Van Hemara, więc czyste niebo. Wypad. Pierwszej tuwe Cantarella. Czy Cantarella w pierwszej tuwe ma sens? Tak, do wekra na dwa, czy Cantarella ma sens? I do łatwego wygrania tej rundy wyjdzie mi Menokehorn. Więc to będzie mój pierwszy ruch, Cantarella. A, jeszcze tura przeciwnika. Zobaczymy, czy on będzie grał, bo jeżeli przeciwnik zaczyna, wrzucam Cantarella, przeciwnik dowrzuca jeszcze coś, to my robimy dwie karty Card Advantage. Ciekawie jestem, czy da się na to nabrać, czy pasuje. Będę twoimi oczami, panie. To jest dobra karta, bierzemy. Mogą dość gorsze. Jeżeli teraz dowodzi w kartę jakąkolwiek, to ja pasuję, uciekam i mam dwie karty Card Advantage. Spasuj to. Dla twojego własnego dobra to pasuj. Nilfgaard! Zranił swoją kartę. Dwie karty Card Advantage. Dziękuję. 9-11. W liczbie kart przeciwnik zaczyna. My mamy różne fajne rzeczy typu twoje siawki dupy, typu moje boje dzikie węże, chuje moje dzikie węże, więc jeszcze jestem w stanie wskrzeszać ciekawe rzeczy. Dobra. Widzę kontra. Co u mnie jest najmniej cenne? Takie najmniej. Pera. Bo mogę sobie dociągnąć z jego cmentarza. W pierwszym ruchu, w następnym tym dociągnę Imperę z jego sprzętawa, więc nie to na przykład tak jakoś turbo cenna. Widzę, że zrozumiałeś błąd w pierwszym ruchu, dobra? Dobra, na ten zestaw możemy grać, bo to jest mocny zestaw. Nic się ze sobą nie kłóci. Nic się ze sobą nie bije, więc... Pierwszy ruch. Interesujący przypadek. Ciągnięcie Impery z cmentarza. To jest mi taki pierwszy ruch, takie otwarcie growe, gamingowe. Give me Impera! Divide Impera! 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 Divide Impera! 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 Patrz teraz, jaka magia się stanie. Nie słynę z ciepłości. Patrz, jaka magia zaraz, teraz będzie. Patrz, jaka magia. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Patrz, jaka magia tutaj się stanie. Ciabuch. Magia, stary. It's a kind of magic. Magic! Proszę zaczekać, wasza wielmożność. O, nie nadal. Osłonił mi tego przed Nurgletem, dobra. It's a kind of magic! Magic! Dobra. Kończę! Bo zaraz wam uszy spuchnął. Okej, okay, wskreślił medykiem moją imperę. Widzę, że rewers taktyki. Coś robi, dobra, no to. Bum. Dwie impery. I kto ma więcej impery? Kto ma więcej brygad? Impera! 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 Kto ma więcej brygad? Impera! Cefaru? Kombos. Się skombiło. Się skombiło. Pali. You will gonna burn. Ci nadaje przewagi.
napój Bern. Pamiętajcie, drogie dzieci, nie zawsze daje przewagę. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Durglet! Musisz, teraz zmucham cię do defensywy, kumplu. Egroto dum anima est. Widzę rewers taktyki, totalny rewers taktyki. Zostajemy taką samą taktykę, moi drodzy. Żeby zrobić tą kartę Igni odporną, żeby nie stracić, żeby nie zeszły dwie przy Igni, to wzmacniemy jedną. Czyste niebo dogrywa, dobra. Oczywiście, jak mistrz sobie życzy. Mocnienie, bo 10 punkciorów piechotą nie chodzi. Lubię innowacje. Kogo mi się będzie bardziej opłacało mu uderzyć? Cyntię czy tego? Dobra, nieważne. W razie nie mam ich użyć szpiegów, więc wam wypadałoby ich ściągnąć na moją stronę. Chodźcie moje dzieci, chodźcie. Burak! Kogo mi się będzie opłacało wzmocnić? Rozwalić tym? Rozwalamy mu całkowicie jedenastkę? Tak. Myślę, że tak. Staram się być sprawiedliwy. Dum. Nie ma. Jedenastka znikła. Tak po prostu znikła. Disappear. Nie będzie tu drugiego sobą. To i tak muszę zagrać. Bum. Mam mocne karty, więc... A ja wyczekuję wejście smoka na sam koniec. Jedź, przewódki Vanhemara i jebanie non-stop trzęsieniem ziemi. Ja chcę w bitwójki pościągać, dobra. Graj bucy. Pokaż, na co cię stać. Nie powinienem przez to przegrać, nawet jak to osram. A osram to wiecie, osram to firma produkująca żarówki? Moc! Niech oj oświeci cię moc tuwatuwej żarówki firmy osram. Tak, dokładnie. Powinni mieć taką reklamę. Ale by ludzie bekę toczyli. Gdzie mi to wrzuca? Na pierwszy czy ostatni wąt? Szczerze, mogę to osrać. Dlaczego? Bo mam super power. Estergaremnyt. Bo nawet spalenie dwunastki nie spowoduje, że wygra. Mam 88-58. Wrzucaj ostatnią kartę, twoją. Zależy mi na ludziach. Spalił mi trójkę tylko, zaledwie. I ci to nie da. Jak sobie życzysz. Bo ja robię jeszcze raz ten manewr. Estergaremnyt. Dziabuch! Bije cię za wpizdu dużo. Nawet tutaj zrobienie mi palenia nic ci nie da. Bum, wygrałem, zdaje się. Teraz to ładnie sprawnie nam idzie, moi drodzy. A sam się dziwię, że dzisiaj mi to tak sprawnie idzie. Kolejne rundy wygrane. Moi drodzy, złota karta z nagród dnia, moi drodzy. Ha. Wyjdź, więc od razu sobie to wstawimy. Wyjdź, wyjdź,
Być. Od razu w zapamięci sobie zmodyfikujemy nieco dalej raniących berserków. Bo Hjalmar to jest dobry pomysł, żeby być u raniących berserków. Zawsze. Do ciebie wywrócę i dowrócę Hjalmara. Mam dużo sposobów na zniszczenie władcy Undvik, więc teraz jeszcze mam mocniejszą tą talię. Zajebiście, moi drodzy! No to już wiem, czym będziemy grali jak po... po aktualizacji Nilfgaard dostaje nerfa, bo jeszcze przed aktualizacją. Kurwa, misklik! Ja pierdolę! Słabą talię kliknąłem. Jebni się w ten głupi łeb. Dobra, spróbujemy zagrać na północ. Zobaczymy, jak północ jest słaba teraz. Usiądź do stołu, napijmy się. Bran. Żołnierze, do ataku! Kurwa, ale wem zepsuł, moi drodzy. Wezwij wszystkie trzy egzemplarze tej karty stali. Trębacza, okej, mamy dużo trebuszy. Pierwszą rundę spróbujemy zrobić na trebusze. Wes i tak dochodzi, kiedy aktywujemy trio. Dobra, okej. Spróbujmy zagrać na północ. Pomyliłem się, sorry, ludzie. Kurwa, wiem, że oczekiwałeś się do Ryleta, a tutaj ja źle kliknąłem, bo się podjarałem tym całym i złą talię bym se wybrał do gry. Ja pierdziu, ale głupota. Dobrze, to jest talia chociaż zrobiona, którą robiłem sobie pod ewentualną tą grę po tym. Po update'cie, ale... Nie wiem, czy ja to wygram, nie wiem, czy to ugram w ogóle. Nie wiem, czy mam tutaj jakiekolwiek szanse, żeby to ugrać, cokolwiek, whatever. Ale zobaczycie, jaka północ na obecną chwilę jest słaba. Jak ja dostaję w dupę od słabej północy, dobra. Pójmy tak. Aha, kłopoty idą. Pójmy hardo powalczyć o pierwszą rundę, moi drodzy. Mam Ragnaroczek, mam fajne rzeczy. Mam nadzieję, że możemy ci ufać. Lockdown. Mam mogę trio dograć, mogę Odrina dograć, mogę dużo rzeczy dograć. Łodryn! Odryn! Skakuj ze wszystkiego! Bum. Bum. Łodryn! 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 Usiądź do stołu, napijmy się! Okej. Chociaż to jest takie słabe znowu. Trafiłem na przeciwnika, do którego nie jest talią kontrolującą, tylko talią, którą będzie starał się dograć te kapłankę Frey. Teraz razem! Frey. Nasze tarcze są murem! Ewidentnie chcę sobie coś powskrzeszać fajnego. Okej, trwy rebufę. Rebufę trwy, moi drodzy, to się nazywa. Dobra, odpuścił. To ja odpuszczam, bo trzy trebufe to było dla niego za dużo. Będziemy mieli podwójne trio na ostatnią rundę. Dobra, następną mu zamierzam oddać. Nieźle. Spróbujmy sobie jaskółkę wymienić na coś lepszego. Co mi doszło? Pogoda? Chyba tak.
jedna ostatnia, która będzie wymieniali jedną pogodę. Bum. Tu sobie coś. Mamy jednakową liczbę kart, przeciwnik zaczyna. Ja wymieniam jedną pogodę. Kurwa. Gowej. To jest tak źle, gowej fatalnie, mój drogi. Tak to wygląda. Jeśli trzeba, to pomogę. Na razie na spokojnie. I co, mam ci go na pogrzebat przekuć? Wzmocnienie Morkwarga? Przecież to jest statyatura, to się po Felix, która opłaca robić. Widzi grać na sfutrowanego Morkwarga. Serio? Czego potrzebujesz? Gdryfa, która wskrzefa, powinna wskrzesić gremistę, jeżeli koleś ma rozum. Gremista jest srebrny, ma rozum. Myśli nad kapłanką Frey czy gremistą? Kapłanka Frey. Pochyl głowę przed modrą Freją. Do 100 tysięcy furbeczek smoły. Dobra. Ragnaroczek. Nie wiem, czy ma możliwość obrony przed Ragnaroczkiem. Bum bum. Ragnaroczek robi bum bum. Kto cię nauczył tak grać? Byś nie miał... Zastanawia się, nie ma czystego nieba. To mówi na Fafansa na ugranie tego. I myśli, co wróci w tej chwili. Hjalmar Angreit! Idę po ciebie! Kontrujemy Hjalmara, bufując to, co mi wrócił, żeby tego nie zniszczył. Nienawidzę portal. Wypieprzamy ci. Zrobię, co w mojej mocy. Co? Dum. Bum, bum. Morgwarg wraca. Morgwarg. Wygrał! Kambi miał, tego bym się nie spodziewał. Kambi zapewne zdąży się odpalić. Niech żyje, niech żyje. Zdąży się w dzisiejszej paszy. I ugra to na złocifę. Kurwa. Jeśli bym miał Nilfga, to też bym z takim zestawem przegrał. Z Kambim i z Hjalmarem. Ja nie chcę umierać! Starych trupów nie poznajesz! Profe Kambi, nie odpalaj się! Nie, nie! Profe, nie rób tego, Kambi! Nie rób tego! Please, Kambi, don't do it! Aha, jeszcze mi złocifa zdejmie. Dobra! Okej, przegraliśmy. Ale przynajmniej jedną rundę weźmy wygrali, dobra, więc... Sorry za misklik, moi drodzy, naprawdę sorry. Rywem sobie źle zupełnie kliknął.
Ale Kambi jako Kambi jest mocno sytuacyjny. Jak bieda, to do krasnoluda! O, to będzie fajne. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Mało osób gra na krasnale. Bo jakie są krasnale? Są krasnale w sensu krasnale w pierdol? To są krasnale w sensie... W sensie co? Mam, czy coś mi się dubluje? Nic mi się nie dubluje. Jakie to są... Jakie masz krasnale? Jakie są twoje krasnoludki? Jakie są twoje krasnoludki? Nic się przede mną nie ukryje. Spróbujmy dobrać sobie coś lepszego, okej. Jakie masz krasnoludki? Jakie masz krasnoludki? Jakie są twoje krasnoludki? Ha, ha! Jak bieda, to do krasnoluda! Dennis Kramer, nie? Jarfem. Dam ja zasrańcom Bobu! To daj zasrańcom Bobu! A może kiełbasy z kapustą dasz zasrańcom! Owe kiełbasy z kapustą i z grzybami dasz zasrańcom, aby się zjedli! Patataj, 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 zawiecica patataja, zawiecica patataja, zawiecica patataja, patataje, patataje. Trzeba ogarnąć. No chyba wybry patataja, trzymać sobie na ostatnią rundę. Wbije im posłuszeństwo do głów na hajem. Blum. Pięknie. Widzisz, jestem w stanie cię wyrównać jednym ruchem. Jednym dobrym ruchem. Mahakam! Mahakam! Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Na stelotchu. Dom. Masz powogęcy wymieszczyć do zera? Mahakamy! Machamy, bo my są machające machamy. Szkoda języka strzępić. Bo my są machające machakamy, my rękami machamy, nogami też machamy, bo jesteśmy machające machakamy. Machamy, ma jeszcze bo my jesteśmy machające rękami i nogami, machakamy. Machające rękami, nogami, penisami, machakamy. Machakamy. Dyscypliny, tego wam wszystkim trzeba. My rękami, nogami, machakamy, bo my machakamy, takie hamy, takie mamy, takie hamy. Dobra! Losowa rozdystrybuowanie po wędach. Jak szło to zaklęcie? Wydałby mi się locker. Tak, summa summarum to też może być. Dum. Sobie zalokował 29 punktów, będę próbował sobie dolosować lockera. To tu... Szkoda języka strzępić. Rotując tę kartę. Północ się ukorzy. Takie jest jej przeznaczenie. Bo wówczas wyrównałbym fansę. Dolosowując sobie... Oczywiście, jak mi lokera. Sobie życzy. Dom. Chodzi mi o to, żeby wyrównać te fanse na ostatnią rundę. Mahakam? Z
zrobię, co muszę. Tego nie było w podręczniku. Locker, dziękuję. Jest. Barbarzyńcy. 29. 24. Blokowane na lockdownie. Jak szło to zaklęcie? Bullshitową kartę wyzagrał, ja nie mam więcej przerzutek. Spróbujmy go poprzeciągnąć na czas. Proszę zaczekać, wasza wielmożność, nie nadążam. Ryzykuję, teraz ostro. Tym manewrem, ale może mi się opłacić. Ryzyko może mi się opłacić. Ciap. Elfie gadanie. Nie ma kontry. Dobra. Nie mając kontry, nie jest w stanie jej się przeciwstawić. Zdaje się na litość waszej wysokości. Dawaj. Gra do końca. Odważny. Bum. Ostatnia karta. Nie ma ostatniej karty. Pas. W bezpośrednim starciu. Menokehorn, dobrze, może być. Menokehorn może być jak najbardziej, bo to jest 8 złotych. Patatajaj. Niech żyje cesarz! Patatajuj na pole bitwy. Niech żaden nie ucieknie! Widzę, wygra ostro pod wyrównanie. Sugerowałbym upuścić nieco krwi. Widać, nie miał nic na ręce. Dobra, następna strona. Kolejna wygrana. I seria ukończona, czyli kończymy Gwinciora na dzisiaj. Dobra. Zatem wyjdziemy sobie beczułkę, otworzymy 3 odcinki nagrane w jednym dniu. To moje normalne tempo, bo na 12 tych to zwykle wystarczają 3 odcinki, czasem 4 dziennie wrzucam 2 na neta, więc robi mi się jeszcze przyjemny zapasik. Najtańsze beczki tu robim trach! Sekret sklepa tkwi w naturze. Robim trach! Nic ciekawego? Ciekawego tym bardziej. Beczka mocno śmieciowa i dostaliśmy jedno złotko z nagród dziennych. Przyjaciel! Zatem do zobaczenia, cześć, trzymajcie się.